No elo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy grać w teleturnieju Jaka to Melodia. Zasady są wam bardzo dobrze znane, ponieważ już nie raz na tym kanale robiliśmy ten format. Pamiętajcie, że wy, jak i również ja, możemy brać udział w tej zabawie. Życzylibyście więcej filmów tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ponadto pamiętajcie, że do końca tego roku chcemy wbić 100 tysięcy followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie followujecie mojego Instagrama, wbijajcie koniecznie, ale również pamiętajcie, że subskrypcja to bardzo ważna rzecz i jeżeli tego jeszcze nie robisz, subskrybuj mój kanał koniecznie. To co, moi kochani, zaczynamy. Mam 10 piosenek i mamy na to 2 minuty. Spodziewałem się, że będą to oryginalne piosenki, nie wiedziałem, że będą to MIDI. Tak szczerze. Żebym MIDI, żebyś miał ciężej. Tak, to jest Bella Ciao. Tylko nie muszę podawać wykonawcy. Nie, no tytuł piosenki wystarczy. Okej, okay. No to jest Bella Ciao. Mogę dodać, że to jest soundtrack z Domu z Papieru. Jeżeli ktoś was nie oglądał, to polecam. Bardzo Dom z Papieru, czy jest to poprawna odpowiedź? Tak. Poprawna odpowiedź, lecimy do kolejnej piosenki. Kat, nie wiem co dalej jest, to jest, na razie popomnijmy. Gorillaz? Tytuł piosenki? Nie ma szans. W sensie wiem, że to jest... Teraz pytanie, co robimy z tym faktem, bo ja nie wiem, jaki to jest tytuł. Możesz przejść do następnej piosenki i w międzyczasie zastanowić się, jaki to jest tytuł piosenki. No nie, nie ma szans, to odgadnął przecież, ja nic na tytułu. No, kombinuj. No. Jezu, znam tą melodię. Lil Pump Esquire. Esquire to się mówi? Esquire. Bardzo dobrze. No już myślałem, że nie, bo to trochę brzmiało mi jak nie Mac Miller, tylko jest G-Eazy. Trochę ma podobny beat, chyba mi się wydaje. A w której nucie? Chyba w Guala Guala? Właśnie mi się kojarzy, że w Guala, dlaczego? Może po prostu skojarzyłem, że pianino. Ale to jest sekwencja taka klawiszowa. Tak, może dlatego. Dobra, dalej. Dalej, totalnie nie. Okej. Nie wiem, dalej. Nie wiem, dalej. Okej, kolejna piosenka w takim razie, już 8. Co? Steel Dre, Dr. Dre i Snoop Dogg. Ostateczna odpowiedź. Tak. Bardzo dobrze. A co jak się pomylę? To nie zaliczamy po prostu, co? Ojej, no koniec gry wtedy, Dawid. Nie, nie. No, a oglądałeś, jaka to melodia? Naprawdę jest tak? No, jak się wywalisz, to jest koniec gry. Nie no, to nie może być taki krótki odcinek. Dobra, no dalej. Marshmallow. Czy to jest odpowiedź? Nie. Czekaj. To jest nautka na streamach, na Twitchach, na pieprzach. Możesz posłuchać jej dalej. Nie chcę, wiem co to jest. Kurde, jak to się nazywa, nie wiem. Może przejdziemy do następnej i nie, będziemy wracać? Myślę sobie, poczekaj. To już 10. Od tej piosenki będziesz musiał wracać do tych, których nie zgadłeś. Uwaga. Co lecę? Jak to się nazywa? Nie ma szans! Czekaj. To się nazywa. Nawet nie kto to wykonuje, a muszę odgadnąć, kto to wykonuje, czy tylko tytuł? Wystarczy tytuł. Nie wiem, dobra, wracimy do pierwszego. Pierwszy, lecimy po kolei. Po kolei. Po kolei. Pierwsze zgadłeś, czyli do numeru 2. Tak, tak, numer 2. Nie mamy dłuższego fragmentu dźwiękowego? Nie. Czy ty sobie ze mnie dzisiaj kpisz? Co tu się dzieje? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Dalej. Mogę zrobić wyjątek i puścić ci w oryginale. Nie, nie chcę tego w oryginale, chcę dalej. Jezu, gdyby to od początku tak się zaczynało, czemu to był taki wstęp długi? Miasto w moje, miasto moje, a w nim Czesław, nie Mensa na Warszawie. Bardzo dobrze, udało ci się. Przecież to nie jest Marshmallow, Jezus Maria, to jest ten. Ja, ale się dałem robić. Ale to jest chyba bardzo podobne, są te akordy w tym, bo rzekłbym nawet, że bardzo, ale to bardzo podobne. Czy to jest White 2115 California? Tak, to jest White.
Stop. Jak się ten utwór nazywał? To Babeczka śpiewa i miałem go na Spotify w topce, z tego co pamiętam. On chyba długo tam w ogóle siedział w tej topce Spotify'a. Podpowiem, w sensie, to jest dosyć duży hit. No jest hit, tylko ja nie pamiętam teraz. Wiem, że Dance tam jest na pewno w tym tytule, to pamiętam. I to chyba było związane z jakimś zwierzęciem, o ile pamiętam. Nie wiem. Ktoś wie? Halo, pomocy? Jest tutaj ktoś? Napiszcie, nie słyszę, halo. Dobra, będę strzelał, że może to być Dancing Monkey, ale to, bo tak mi się coś kojarzy, ale... Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Na pewno? Totalnie Dancing nie. Monkey? W sensie odcinek się zakończy, jeżeli to nie jest Dancing Monkey. No tak, odcinek się wtedy zakończy i stracisz absolutnie wszystko. Bo mi się... Dobra, no na jedną ten stawiam. No Dancing Monkey, ale kto to wykonuje, to nie wiem. Bardzo dobrze. Jest to Dancing Monkey. Gratulacje. A kto wykonuje tę piosenkę? Co? Kto wykonuje tę piosenkę? Tones and I. Nie masz szans, dobra. Dobra, mamy 6, czyli jakby Eskera już mogę sobie teraz odpuścić. Czyli zostały mi 4. Została ci 2, 3, 5 i 6. Dajmy, 2 to Gorillaz, tak? Ja ci nie mogę tego powiedzieć. Jak? To bym tracił czas. No, nie mogę ci powiedzieć, Dawid. Dobra, nie chcę tego, chcę trójkę. Chcesz trójkę? No. Nie, wyłącz to. Tracę sekundy na tym. Dwójkę. Dwójkę, dobrze. Dobra, to jest ten loop, którego słuchaliśmy do końca i nie wiem, co to jest. Nie dowiem się. Czwórkę? Czy tam... Piątka. Piątkę. Zostało jeszcze jakieś? Tak, jeszcze 6. No to daj tą 6. To brzmi jak jakaś nuta z Minecrafta. W sensie, tak mi się to kojarzy. No te dźwięki MIDI tak robią, że to jest... Ale... Tak, ale to brzmi bardzo mocno jak ta jedna z nutek z Minecrafta. Ale Jezu, te nuty z Minecrafta miały takie charakterystyczne nazwy w stylu C coś tam. Ja zawsze miałem z tym problem, bo tam są jakieś liczby, C45, coś takiego. Mogę ci podpowiedzieć? Nie, totalnie... Nie dałem, nie. To za trudne by było, jakbym ci dał z Minecrafta. Naprawdę? Nie ma muzyki z gier. To jest jedyny trop, jaki mogę zrobić. Dobra, no to... Co wiem? Wiem, że mam Gorillaza, który tytułu nie mogę zapamiętać. Znam tylko jeden tytuł chyba Gorillaza, to jest Feel Good. I chyba podejrzewam, że znam jeszcze jeden tytuł Gorillaza, ale to raczej nie będzie to totalnie. Więc jakby... Czy puścić ci w takim razie... Który numer ci w takim razie? Nie, nie chcę go... Chcę rozmawiać na temat Gorillaza, ale nie chcę go usłyszeć, bo nie mam już sekund. Szkoda mi sekund, więc... No dobra. Wybieram sobie Gorillaza. Bardzo łatwo jest zapamiętać jeden z tytułów Gorillaza, bo... W sensie Feel Good na każdy, a wiem, że Gorillaz miało track, który nazywa się tak samo jak track Guziora, bo Guzior ma track Clint Eastwood i Gorillaz ma track Clint Eastwood i w tracku Guziora jest zawarty sample, ale nie z Clint Eastwooda, tylko z Feel Gooda, więc to nie będzie Feel Good. Wiem, że to jest zagmatwane, ale w mojej głowie jakoś to się układa, więc to nie będzie Feel Good, więc jedyną możliwością jako jest, że to jest Clint Eastwood, ale ja nie pamiętam totalnie tego, jak brzmiał Clint Eastwood od Gorillaza. Więc to jest jedyna możliwość. O ile oni mają dużo piosenek popularnych, nie? Bardzo dużo. No i mój błąd, że nie słuchałem nigdy w życiu takiego... Nie no, słuchałem, ale nie aż tak, żeby się wsłuchiwać. Dobra, no to jest jedyny trop, jaki mam. Jeżeli się okaże, że to nie jest ten tytuł, to koniec programu. W sensie odcinka. Clint Eastwood. Czy numer 5 w takim razie... Nie, numer 6. Numer Gorillaz, ten co był A wcześniej. A ja nie wiem, które to jest Gorillaz. To jest numer 3. Musisz mi wskazać numer. Numer 3. Czy chcesz, żebym ci otworzył numer 3? Nie, ja znam, wiem, że to jest ta piosenka. Czy mam ci otworzyć numer 3? Nie, nie chcę. Chcę odpowiadać numer 3. Nie możesz, jesteś na numerze 6. Dobrze, otwórz mi numer 3. Po co to było? Żeby stracić pół sekundy. I będę musiał graficznie na interfejsie pokazać, że sekundę, bo nie mam go inaczej. Clint Eastwood, Gorillaz. Już se... Bardzo dobrze, Dawid. Super, cieszę się niezmiernie. Słuchaj, zostało mi numer 2, numer 5 i numer 6. Okej, chciałem oficjalnie przyznać, że nie mam pojęcia, jaki jest tytuł kolejnych pozycji, które mamy na liście, więc jakby poddaję się, pierwszy raz w historii tego kanału się poddaję. Mam odgadnięte i tak bardzo dużo, uważam, że to jest sukces mega, to, że się udało. Okej, jeżeli nie wiedzieliście, jaka to była piosenka, również napiszcie w komentarzu, że nie wiedzieliście, ja wam odpiszę, okej, ja też nie wiedziałem. Ponadto, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to subskrybujcie go już teraz. Ponadto, jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, zobaczcie go koniecznie, ponieważ był bardzo spoko. Czasem tak bywa w życiu, że się nie da odgadnąć innych piosenek. Cóż,
Do zobaczenia, cześć.